o cierpieniach, które sam zadałeś. Zapomnij o cierpieniach, które tobie zadano. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Czasem słyszysz daleko piosenkę. Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa? Nazwy rzek tobie jeszcze zostały. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Przywitał Państwa i delikatnie wprowadził w nastrój dzisiejszego wieczoru zespół Sea Lord utworem Stanisława Sojki Zapomnij. Witamy serdecznie przybyłych gości na wieczornicy lokalnych poetów, czyli wieczorze poezji, na którym poznamy zaledwie małą część dorobku artystycznego pięciu poetów z gminy Sienkowice. Witamy Panią Wójt Zofię Kotynię, Pana Tadeusza Ślusarka, radny gminy Sienkowice, księdza z parafii Sienkowic, przedstawicieli nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy, przedstawicieli mediów oraz wszystkich pozostałych gości. Na początek przedstawimy Państwu wiersze nieżyjące już poetki z Sienkowic, pani Marii Marchewkowej, której córka, pani Jadwiga Freus, jest dzisiaj z nami obecna. Pani Maria była wielokrotnie nagradzana na ogólnopolskich konkursach literackich, a mimo to unikała sławy i rozgłosu. Pisała ciekawym językiem, często z zacięciem humorystycznym, głównie o polskiej wsi. Za motto twórczości pani Marchewkowej można niewątpliwie uznać fragment jednego z jej wierszy. Polecam ludzkie wspominki, cłek pójdzie w zapomnienie, śpiewecka chłopsko nie zginie, jak woda, jak wiatr. Wiersze pani Marii Marchewkowej zaprezentują nam dzisiaj uczniowie z 6 klasy szkoły podstawowej w Sienkowicach, Dominika Włoch, Aleksandra Podgórniak oraz Mateusz Ptak. Młodzież przygotowała pani Iwona Borek. Zapraszam. Moi aktorzy, z wami wyspowiadać tamto, z dróg zebrane, z kurzawą liści opadły w tej nocy, na strunach deszczu zatrzymane w pędzie. Jeszcze dzisiaj, jeszcze rano. I zapomnieć z wami, szeptem rozgrzeszenia, twarz ciężka od pleśni, nie od człowieczenia. Skrzętny pajączku, snułeś się przed oczy na znak, że dobrą usłyszy nowinę. Szczęścia, nadziei, życzliwości ludzkiej. Nie znam obrazu tego, co zwiastujesz, choć wiem, że nowość będzie jak ty, skromna. I domysły, jak twa nic zwykły, snują się jeszcze
o niemądrej głowie, aż zniknął nagle, na bo i ty znikłeś. Moją wsią, jabłek, rumieńcem mnie witasz, zanurzona w basenie zieleni, oczami okien, ramionami kominu, śmiechem dzieci, pieszczotą pracy, nad brzegami pola i lasy szeleszczą. Nawias tańca, praojców cię porwę, w szale rytmu wyśpiewasz tęsknotę, słodycz bólu wytrzęsiesz z gałęzi, po kropelce wypijesz, na zapas, wino szaleństw obudzonych w nocy. Dla nowonarodzonego zbieram uczuć piękno, dajcie datek uśmiechem poparty, ciepło rękie, mamusie i babcie, strażniczki różowych ciepluszków. Pójdę żyć w zatroskanej miłości, delikatne, hodować słoneczko, twarde dłonie, zmiękczać dotykiem drobnego ludzkiego jestestwa. Pójdę służyć bezradnej istocie, z psią wiernością drgać na oddźwięk płaczu, w klatce świata zamkniętego faktem, matka i dziecko. Mam dziecka, patrzę jak odchodzisz w studzienkę snów, zostawiając ciałka aksamit. Chcę musnąć ponad pocałunkiem oddechu gołębia, a chwytam w muszli dłoni, po brzegu łóżeczka, stópki, łodyżki mimozy. Przy łóżeczku śpijże, zaśnij słodko, błogo, mały synku, miły moje. Wieczór sobie idzie drogą, razem z ciszą i spokojem. Kotewnikaś z koralgonem, głycio Cezar, tak i fito, żwawy bolek, bystry rolek, do łóżeczka spać też idą. Podarek les snów specjały, jedzie rumcaj z cudne kraje. Nie jest chciwy, zbój wspaniały, bo dzieciakom sny rozdaje. Jak ci prezent podaruję, ja go złożę na kołderce. Rumcaj sobie podziękuję za uczciwy trud i serce. Bądź spokojny, dobre myśli, kiedy czuwam przy łóżeczku. Niech ci się królewna przyśni, albo mama, mój syneczku. Kiedyś byłam różą dla twojego serca, kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi dał, byłam, lecz nie jestem teraz. Od czasu do czasu, jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg, miły. Od czasu do czasu, choć wiem, że nie mam prawa, bo nie jestem twoja. Znów ożyło do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu wrócisz miły, Bóg mi da. Byłam, lecz nie jestem teraz. Od czasu do czasu, jakbym słyszała na.
wróżą byłam, lecz nie jestem teraz. Które przedstawi nam dzisiaj młodzież, odznaczają się bardzo różnorodną tematyką. Podobnie jest z twórczością poety, który reprezentuje Radoszewice, czyli pana Stefana Łakomego. Jego wiersze w głównej mierze dotykają spraw codziennych czasów obecnych i przeszłych. Znajdziemy tu i erotyki, i wiersze religijne, i wiersze gospodarczo-społeczne. Jak pisze o sobie sam pan Stefan, życie nie rozpieszczało mnie i nie rozpieszcza, lecz przekonałem się, że jest coś we mnie zwieszcza. Tomiką wierszy, które wydaje pan Stefan, przyświeca prosta, ale uniwersalna zasada. Przy czytaniu się nie nudzić, lecz odczuwać radość i ulgę duchową. Wiersze pana Stefana Łakomego zaprezentują uczennice 6 klasy Szkoły Podstawowej z Radoszewic, Wiktoria Wierzbicka oraz Justyna Drutowska. Młodzież przygotowała pani Anna Janecka. Rady Weroniki. Nie ma zabawy, nie ma muzyki, żeby nie było panny Weroniki. Weronika jest ładna i młoda, daleko słynie jej imię i uroda. Tu się uśmiechnie, tam z kimś pogada i ciągle koło niej chłopców gromada. Jest w sklepie, jest na ulicy, a jej spraw nikt nie zniczy. Ciągle załatwia jakieś sprawy, raz jedzie do Łodzi, drugi raz do Warszawy. Odwiedzają ją koledzy i koleżanki. Często idą w ruch kieliszki i szklanki. Lubi mężczyzn tak młodych, jak i starych. Ważne, żeby mieli dolary. Ma chłopców i pieniędzy wiele. Chyba niedługo odbędzie się huczne wesele. Ma przed ludźmi wielkie sekrety. Nie znajdziesz drugiej takiej kobiety. Może czekają w życiu kariera, choć nikt tego nie wie, nikt cię nie spiera. Australia. Australia to część świata taka, która schroniła niejednego Polaka. Żyją tu Włosi, Anglicy, Polacy, Niemcy, różni cudzoziemcy. Jedni wyjechali w poszukiwaniu chleba, inni zaś jako misjonarze, ludzi prowadzić do nieba. Ludność Australii to mieszanina, na przykład chłopak murzyn, a Polka dziewczyna. Są tam bardzo piękne krajobrazy. Można je oglądać nie raz, nie dwa, ale 100 razy. Tu pustynia, tam wybrzeże. Pojawia się coraz inne zwierzę. Zwierzęta są różne. Jedno biega, drugie skacze. Jak na przykład kangury, torbacze. Dziki pies dingo sieje spustoszenie, ale jest karabin na pocieszenie. Są dzikie króliki, strusie, mrówkojady, różne gady. Człowiek nad wszystkim musi panować, by czegoś nie przeholować. Chciałbym być w Australii, zwiedzać kluby, kawiarnie i bary. Ale nie mam pieniędzy, nie jestem już stary. Lecz zachęcam chłopców i dziewczyny, by zwiedzili piękno tej krainy. I Pyszczek. Znam pewne małżeństwo, które przez życie przeszło zwycięsko. Teraz są już u schyłku życia, lecz nie stronią od jedzenia i picia. Ona jest w podeszłym wieku, babcia. Mąż zwraca się do niej, żabcia. Żona też swego uczucia do męża nie ukrywa i Pyszczkiem go nazywa. Dziadek i babcia, Pyszczek i żabcia. Aż podziw budzi, ile miłości i szacunku jest u tych ludzi. Ciągle uśmiech, ciągle jakieś amory. Nie widać, żeby był ktoś z nich smutny czy chory. Dają dobry przykład młodym parom, jak powinien żyć stary ze swoją starą. Maski. Wszędzie maski, jak w karnawałowym szale. Jedni to widzą, drudzy nie widzą tego wcale. Maski recytują wielkie słowa. Gdy ich słucham, to boli mnie głowa. Całują się, ściskają, a wrogie zamiary wobec siebie mają. Wiersz ten masek dotyczy i mogę powiedzieć, że takie maski nakładają politycy. Wiele obiecują przed wyborami, a potem zajmują się własnymi sprawami. Kapitaliści zakładają maskę baranka miłosiernego,
a bez litości wyzyskują robotnika z biednego. No i niestety, maskują się też kobiety. Jeśli są już nie młode, upiększają pudrem i śminką swoją urodę. Wielu też pijaków i narkomanów udaje wielkich panów. A gdy się ożeni, wszystko się odmieni. Wszędzie maski, jak w karnawałowym szale. Twoi tabak jeże dziś, jak przyjaciółce mojej. Powierzam moje łzy, choć noc nie śpimy po mnie. Już wtorek odszedł gdzieś, za oknem środa rano. Jak dawniej wszystko jest, choć nie tak samo. Hej, tabakiero, czas na sen. Przedstawicielkę Orzechowa, czyli na panią Janinę Kaźmierczak, która niestety z powodu problemów zdrowotnych nie mogła się dzisiaj pojawić. Pani Janina to emerytowana nauczycielka, osoba powszechnie znana i szanowana, nie tylko w Orzechowie. Oprócz wierszy pisanych na specjalne okazje, kroniki Orzechowa spisywane już od lat kilkudziesięciu,
Pani Kaźmierczak tworzy również wiersze, które w prosty, subtelny i delikatny sposób opisują rzeczy i fundamentalne, i błahe. Widać w wierszach pani Janiny tęsknotę za czasami, kiedy człowiek nie był człowiekowi wilkiem, a miarą człowieczeństwa była życzliwość, ciężka praca i uczciwość. Wiersze pani Janiny Kaźmierczak zaprezentują uczennice Szkoły Podstawowej w Orzegowie, Kinga Góra i Angelika Grądecka. Uczennice zostały przygotowane przez panią Aleksandrę Marczak. Świat Adama i Ewy. Było to tak. Kiedy Bóg stworzył świat, robił wszystko powoli i dokładnie. Robił wszystko rozumnie i ładnie. Oddzielił wody od ziemi, w górze dał niebo i słońce, księżyc i wszystkie gwiazdy, na swoim miejscu każdy. Potem drzewa, zwierzęta i ptaki, kwiaty, ryby, owady i gady. I tak świat był byle jaki. Podrapał się Stwórca po głowie i krzyknął: tu potrzebny jest człowiek. Nazajutrz pracował od rana i stworzył Adama. Żeby Adamowi się nie nudziło, stworzył mu najpiękniejsze dzieło kobiety. Ewa miała mu towarzyszyć, grać na harfie, śpiewać, słowem życie mu słodzić, do pracy zagrzewać. Tak chciał Bóg, zaś ludzie zrobili inaczej. Do rządzeń jest Adam, a Ewa do pracy. Niezapomniane słowo. Jeszcze nic nie mówiło, przez sen się uśmiechało. Tuliło się do niej. Kto to? Wiedziało. To ona, matka, skarbnica przebogata. Wystarczyła mu wtedy za wszystkie skarby świata. A kiedy się zdarzyło, że dziecię zapłakało, kojąc swej niedogodzie, mama, o mamo wołało. To słowo pierwsze z ust niemowlęcia słyszane. Jest przenajświętsze i nigdy nie zapomniane. Mamusiu, woła malec, mamo, powie panienka i młodzieniec. To moja matka, mówią dorośli, a twarz im pokrywa rumieniec. To najbogatsze słowo zostaje nam na całe życie. Posłuchajcie swoich serc, na pewno je usłyszycie. Patrzył świateł wielkiego miasta, patrzył i patrzył, a wszystko go przerasta. To Londyn i tylu rodaków przybyli za pracą. Taki dzisiaj los młodych, wykształconych Polaków. O władcy, jakże wy władacie, że tyle swych synów z domu wypędzacie. O władcy, jakże was szanować, kiedy tylu młodych musi emigrować. Dom rodzinny to miejsce, gdzie się szczęście rodzi. Z tego miejsca żalem we świat się odchodzi. Dom ojczysty to święty obowiązek całego narodu. Dlaczego my musimy ojczyznę opuszczać za młodu? Ziemi mamy dostatek, innych bogactw wiele. Dlaczego wszystko niszczycie, drodzy przyjaciele? Ojczyzna nie jest zieloną wyspą. Domy rodzinne się chwieją. Wędcy nam doradzają i razem z nas się śmieją. Weźmy się wszyscy za ręce. Wytężmy wszystkie rozumy. Wyrzućmy z rządu fałszerzy. Ratujmy ojczyste domy. Zna nocnych stolic, lepki gwar na
ożagowianinem, którego twórczość za chwilę poznamy, jest pan Marcin Brożyna. Przygoda pana Marcina z poezją zaczęła się w czasach szkoły średniej i z większymi lub mniejszymi przerwami trwa do dziś. Dorobek literacki to w przeważającej części opowiadanie i szkice literackie. Wiersze powstają tylko na specjalne okazje. Jeden z takich wierszy, który zostanie dziś zaprezentowany, powstał z okazji pierwszej w naszej gminie zeszłotygodniowej zbiórki krwi. Wiersze pana Marcina zaprezentuje uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej w Orzegowie, Daniel Cieśla, którego przygotowała pani Aleksandra Marczak oraz Marcin. Pewnie z 1000 książek zapisałem z 1000 kartek różnym słowem i przeżyłem dni w swym życiu już 1000, a wciąż co dzień odkrywam rzeczy nowe. Nie wędkuję wcale, nie filozofuję, nie próbuję życia w jakiejś formie wtłoczyć. I choć wiele już poznałem i zbadałem, życie ciągle potrafi mnie zaskoczyć. Zaskakuje mnie życie mimowolnie, na pozornie zbadanym już terenie. Tam, gdzie człowiek wierzy w nieomylność, wszelkie tezy poddaje w zwątpienie. Pytam, szukam, wertuję, doświadczam. Coś nowego raz po raz odkrywam, chociaż nie wiem, czy tejże mądrości mi ubywa bardziej, czy przybywa. Wiem jednakże i zmierzam do końca, że ten wywód o puentę się prosi. Wszystko ma własny początek, który w końcu i koniec przynosi. Człowiek rodzi się tabula rasa, strony toną zaś w zdarzeń powodzi. Człowiek nie ma, że wszystko już umie. Wtedy znów, czysty jak kartka, odchodzi. Życie nie jest kolorowe, nie jest nawet czarno-białe. Nie jest piękne ani brzydkie, a tym bardziej doskonałe. Nie poddając na tacy, choć obdarzy czasem szczęściem. Jednak byłbyś marnym głupcem, gdybyś liczył na coś więcej. Bywa słodkie, częściej gorzkie. Wodzi, nęci, kusi, mami. Zderza szarą chwilą codzienność z największymi marzeniami. Zaskakuje swym rozmachem, czasem aż do bólu proste. Dla hołoty zbyt łagodne, dla tych cichych nazbyt ostre. Sprawiedliwe, choć szydercze. Mniej cnotliwe, bardziej grzeczne. Dramatyczne czy tragiczne, choć najczęściej raczej śmieszne. Powiedziawszy, jestem nieprzygotowany do tych wierszy, ponieważ zarezerwowane one były dla Kuby Ścigały, który niestety nie mógł się pojawić z powodu choroby na dzisiejszym występie. Dlatego przepraszam za jakieś niedociągnięcia, szczególnie autora i Państwa. Tak myślę, mógłbym być wampirem i wgryźć się w Ciebie choć na chwilę i posmakować Twoich krwinek, czerwonych, ciepłych odrobinę. Choć raz by pewnie nie wystarczył i stale bym się potem zjawiał i spuszczał z Ciebie hektolitry i tak powoli Cię wykrwawiał. Pokułbym całą Twoją szyję, tam świetnie widać duże żyły, a potem wszystko bym całował, żeby się rany zasklepiły. Co do krwi, to gorąca płynie, zwłaszcza u kobiet pięknych, młodych, gdzieś przy pachwinie. Lecz niech zginę, bo nie wiem, gdzie się ona kryje. Dobra jest również krew z pośladków, to wiem od ukochanych dziadków. Zaś o zaletach krwi spod brzusza wiem od rodziny rodem z USA. Bądź moją fanką, wampiriatką. Warunek jeden postawiono. Kiedy już wyssę cię do reszty, zaproszę w me wampirze grono. Spędzimy razem wieczność całą w krwi ludzi z wiosek tych z kompanii. Ty będziesz piła krew siemkowian i orzegowian dla odmiany. Pytasz mnie, czy to minie. Kiedy odwracasz głowę smutna, wołam, nie minie. Choć pamiętaj, miłość potrafi być okrutna i bałamutna. A gdy uśmiechasz się szczęśliwa, a razem z tobą świat się śmieje, to choćbym nawet trochę wątpił, ty znowu wlewasz w serce moje nową nadzieję. A kiedy znów nam idzie razem,
pod wiatr wędrować i w ciemności, mimo że chłosta nas bicz życia, to nie szczędzimy sobie troski oraz czułości. Czas mija szybko, a my z czasem wciąż pantarei. Wciąż wszystko płynie. Minie nam młodość, minie starość. Coś pozostanie, coś nie zginie, coś nie przeminie. Chcę ci coś opowiedzieć, ale brakuje słów, żeby wyrazić to, co czuję. Mógłbym to namalować, lecz nie wymyślił nikt kolorów, które można użyć. Pani Małgorzaty Zając, absolwentki Szkoły Podstawowej w Lipniku. Pani Małgorzata już od najmłodszych lat pisała swoje wiersze, które niestety lądowały w szufladzie. Doskonale potrafiła w nich zajrzeć w głąb ludzkiej duszy, kontemplować piękno przyrody, czy też odnajdywać w naturze ślady boskiej mądrości. Wiersze pani Małgorzaty, mimo że tworzone w czasach młodości, odznaczają się wielką dojrzałością i kunsztem literackim. Twórczość pani Małgorzaty zaprezentują uczennice 6 klasy Szkoły Podstawowej w Lipniku Wiktoria Pawlicka i Karolina Górecka. Przygotowane zostały one przez panią Renatę Czyż. Jeśli zabraknie ci wiary, na jutro na przyszłość. Człowieku, zastanów się. Słyszysz? Szumi morze, jeść śpiewa wiatr.
załatwić sprawy masz jeszcze czas. Promienie słońca, lot ptaków pod niebem, nie może zatrzeć się twój ślad. Pomyśl, czy nie warto się ocknąć, odrzucić precz złudzenia złe, zagarnąć do rąk tysiące cnót i przestać się bać groźnych burz. Zacząć żyć bez lęku, trwogi, upaść na twarz i krzyczeć nie. To mi wystarczy, by uwierzyć, że przetrwasz to jutro, ale być może nie okaże się takie złe. Od początku. Ponad tym wszystkim, co nas otacza, wyciągając ręce, po omacku szukam jasnego miejsca. Od początku zaczynam, wymazując czas niedoskonałości, przepraszając za smutne krople codzienności, pokonując słabość trwać. Kolorami tęczy życie malować, bo wiem, że nie znaczę nic, dopóki nie odnajdę Boga. Mija mnie starzec z pochyloną głową. Podniósł wzrok, prosząc, bym się zatrzymała. Nie mam czasu starcie na rozmowę z tobą. Widzisz, że się spieszę? Idźże swoją drogą. Przeminęły szybko, beztroskie lata, ciężar trosk i samotność. Zaczęły przygniatać, lecz na swej ścieżce nie spotkałam już starca i nie było nikogo, droga była pusta. Zanoszę tobie. Dla ciebie niosę mój uśmiech, moje sny ci zanoszę. I jak rozkosz powiewnego wiatru, przyjaźni twojej oddaję cnotę. Zrywam dla ciebie kaczeńce, co wody czystej smak piją. Żółte kielichy książęce, niech będą twoją nadzieją. Nadzieją w to życie, szarością zesnute. Nadzieją w świat dla ciebie otwarty. Niech miłość wyrwie z czarta duszę, stanie się widmem odkrytej karty. Bo jednak coś mi pozostało, co się rozpala i nie chce odejść. Takim ja echem biegnę do ciebie, jak lekki, cichy, majowy powiew. Jak łon żyta, co w snopy zebrany, poderwie się nagle przez wiatr kołysany. Tak zawsze i ja, gdy dosięgnę go w niebie, ukołyszę ciebie. Jakby nikt nie patrzył
tym oto sposobem kończy się dzisiejszy wieczór poezji. Chcielibyśmy serdecznie podziękować lokalnym poetom za udostępnienie części swojej twórczości oraz za przybycie na tę wieczornicę. Wielkie gratulacje należą się również młodzieży ze szkół podstawowych za wspaniałe interpretacje wierszy oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie uczniów. Dla występujących uczniów mamy specjalnie przygotowane dyplomy, o których wręczenie prosimy panią wójt Zofię Kotynię. Niezmiernie miło, że mogę dzisiaj wręczyć te dyplomy uznania dla dzieci ze szkół naszej gminy. Korzystając z okazji, chciałam serdecznie tutaj złożyć podziękowania dla grupy Silord, która wspaniale przygotowała się do dzisiejszego wieczoru, przygotowała dzieci do występów. Jesteśmy bardzo dumni z tej grupy i dziękuję jeszcze raz za zaangażowanie, za wielki trud, który właśnie dzisiaj tutaj mogliśmy zobaczyć i doceniamy ten wasz wkład prawny. Poprosimy panią Wiktorię Padlicką. Justyna Drutowska. Wiktoria Wierzbicka. Panią Dominika Włoch. Karolina Górecka. Angelika Grondecka. Mateusz Ptak. Aleksandra Podgórniak. Daniel Cieśla. Kinga Góra. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla występujących dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo za wspaniały wieczór. Myślę, że dostarczyliście tutaj dużo emocji, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich tutaj obecnych uczestników dzisiejszego wieczoru. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję pani Dominice Brożynie za wspaniały wieczór. No właśnie, publiczność prosi o pis, a ja może jeszcze takie dwa słowa. Przygotowujemy dla tej właśnie wspaniałej młodzieży i nie tylko, i dla starszej młodzieży, i dla dzieci, dla nas wszystkich, pomieszczenie przy Bibliotece Publicznej w Siemkowicach. W tym pomieszczeniu lada moment zakończą się remonty i będziemy mogli wszyscy tam spotykać się, korzystać, czy to będzie próba śpiewu, czy próba recytowania wierszy, czy na inne różne okoliczności. Także lada moment możemy się tam spotykać i będzie udostępnione dla wszystkich to pomieszczenie. Jest tam ciepło, salka nie za duża, ale przyjemna będzie. Także będziecie mogli sobie tam ćwiczyć i tutaj przed nami występować. Dziękuję.
Dziękujemy za pomoc w organizacji tej wieczornicy, za udostępnienie sali i pomoc materialną. Szczególnie zaś dziękujemy wszystkim szanownym gościom za przybycie. I mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu w jeszcze szerszym gronie poetów i pełną salą spragnionych rozrywki duchowej widzów. Zapraszam na piosenkę finałową.